O tym, że w tamtym miejscu znajduje się Kraków, świadczy ten balon widokowy. Nie pamiętam, jaki jest koszt dostania się na ten balon. Oczywiście on jest na uwięzi, ale kilka lat temu, jak usłyszałem cenę, to od razu podziękowałem. Ten balon, ach, teraz akurat mi nie stroi. Ten balon znajduje się właśnie centralnie nad Krakowem, w centrum Krakowa. A te białe płaty to były folie. Już się wyjaśniło. Także jestem bardzo blisko Krakowa. Dolina Bolechowicka, zaledwie 15 km od Krakowa się znajduje. No, przez ten czas, co piję kawę, pogoda się znacznie zmieniła. Jak widać, naszły jakieś chmury w tej chwili, które zakryły mi słońce. No, ale otworzyły ciekawy widok na Beskidy. O, proszę, startuje samolot z Balic. Żeby nie było. Na tle Beskidu Wyspowego. Musicie wiedzieć, że znajduje się w tej dolinie bolechowickiej 10 jaskiń. Większość z nich to takie groty i tutaj mamy właśnie jedną z grot po lewej stronie. Jak mnie wzrok nie myli, to w tym miejscu znajduje się kolejna grota. A ja w tej chwili siedzę na skale, w której również znajduje się jaskinia. Wietrzna, jaskinia wietrzna. Jak mnie pamięć nie myli, i o niej opowiem też za chwilę, ale to dopiero jak zejdę do doliny. Kończę kawę, żeby już dłużej nie przeciągać. Ruszam dalej na szlak. Spakowałem się. Nie pozostawiam po sobie żadnego śladu, tak jakby mnie tu nie było. Ruszam przed siebie. Będę teraz się kierował do wylotu tej doliny. Widzę, że tu na wzgórzu rośnie dzika róża. Dobra na herbatę, więc nie będę jej zbierał. Na pewno jeszcze mi się trafi gdzieś na szlaku dzika róża, więc spokojnie sobie z niej herbatę przygotuję. Trawersuję powoli mur pokutników w Dolinie Bolechowickiej. Już mi niewiele zostało, będę u wylotu doliny. I tam się znajduje kilka ciekawych miejsc, które chciałbym zobaczyć. A ścieżka jest elegancko wydeptana, więc nie ma żadnego problemu, żeby zejść. Ja na tym murze pokutników robiłem sobie kawę. A teraz już jestem na dole. I przedzieram się przez jakieś krzaczory. Jeśli chodzi o Jurę Krakowsko-Częstochowską, warto przyjechać, żeby ją obejrzeć właśnie w miesiącach zimowych, z tego względu, że wtedy ta roślinność zimuje i nie ma tyle właśnie liści, które zasłaniają nam skałki na Jurze. O, proszę bardzo, jak to się ładnie już mur pokutników nam prezentuje. To jest akurat ściana łatwiejsza. A zaraz pokażę wam, jak wygląda ścianka trudniejsza do wspinania się. No i widzę już tablicę, że wkraczamy w rezerwat przyrody. Ktoś sobie wystawił tabliczkę, że znajduje się tutaj teren prywatny i wstęp jest uzbroniony. A zobaczcie, jak tutaj wspinacze skałkowi wydrążyli ścieżkę przez pola właścicielowi. No też bym się wkurzył. Bolechowicki potok. Malutki potoczek. Ma chyba, w dolinie ma chyba niecały kilometr długości. No i proszę bardzo, przede mną filar Abazego. Jedna z najsłynniejszych skałek wspinaczkowych na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
myślałem, że już poleciał ten śmigłowiec, ale jeszcze go słychać. Dobra. Schował się chyba za górkę. To jestem. Trzecia dolinka. Dolinek podkrakowskich. Za mną brama Bolechowicka. Najsłynniejsza brama na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W szczególności dla wspinaczy, zarówno dla taterników, alpinistów, jak i himalajstów. Najbardziej okazały widok z tego miejsca. Po prawej stronie mamy filar Abazego, skała wysokości 25 metrów, a po lewej stronie odkrywa się nam mur pokutników, również około 25 metrów wysokości ma ta skała. O co chodzi? Te dwie skały posiadają jedne z najtrudniejszych dróg wspinaczkowych na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. O skali trudności 6. No i od razu taka ciekawostka. To jest rezerwat przyrody. O, nawet jest tablica, tak. Rezerwat przyrody, wąwóz Bolechowicki. Na tej skale, po tej stronie kadru, wyznaczono 33 trasy wspinaczkowe. Na tej skale 50 tras wspinaczkowych. Latem cała ta łąka jest mocno okupowana przez wspinaczy skałkowych. Tutaj nawet w tym miejscu koło zadaszenia rozlokowują się namioty. Na tych skałach wspinali się najsłynni nasi polscy taternicy, jak i himalaiści. Stawiali swoje pierwsze kroki we wspinaczce skałkowej. Kamera na pewno nie oddaje tej wysokości, ale no robi tutaj robotę ta brama. Jest kawałek ściany. I teraz patrzymy na mur pokutników. Skąd się wzięła nazwa, jak myślicie? Jak myślicie, skąd się wzięła nazwa? Dawno temu pewna grupa wspinaczy skałkowych postanowiła przez jakiś tam dłuższy okres czasu, co weekend, czy deszcz, czy śnieg, czy plucha, wspinać się na ten mur pokutników. No i cały czas brzęczeli sprzętem wspinaczkowym, karabinczykami, hakami i tak dalej. No i lokalna ludność, która tutaj bardzo blisko mieszka, ciągle słyszała to brzęczenie tego metalu. A jak wiadomo, pokutnicy też nosili jakieś tam kajdany i metalowe rzeczy przy sobie i też hałasowali, więc postanowili nazwać skałę skałą pokutników. No a w tym miejscu znajduje się ta skałka, gdzie przyrządzałem sobie kawę z widoczkiem. Przechodzę przez bramę Bolechowicką. Szukam jaskini, która znajduje się w murze pokutników. Jaskinia skośna, która powstała w wyniku tego fałdowania alpejskiego, w wyniku ruchów tektonicznych. Wejście do jaskini znajduje się tutaj, w tej rysie skalnej. I od razu taka ciekawostka następna. Otóż w tej jaskini znaleziono elementy ceramiki i znaleziono kawałki krzemienia, obłupane kawałki krzemienia, co wskazuje na to, że jaskinia była już znana od bardzo, bardzo dawna. No i prawdopodobnie mieszkali w niej, no może nie mieszkali, ale ukrywali w niej swój sprzęt ludzie, którzy no dość dawno tutaj żyli. Minąłem bramę Bolechowicką. Poopowiadałem trochę ciekawostek. I teraz już wkraczam w część właściwą doliny.
sama dolinka jest niedługa, bo liczy około 1,5 km długości. Natomiast znajduje się w niej pewna osobliwość krajoznawcza, ale o tym za chwilę, jak tam dotrę. Ostatnie spojrzenie moje na mur pokutników. No i iglice skalne. No ładnie się to prezentuje. Trzeba powiedzieć, że robi wrażenie ta brama bolechowicka. Nie na darmo należy do najpiękniejszych miejsc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. A tutaj w dole płynie czysty, nieskażony potok bolechowicki. Oczywiście nieskażony jest on chemią i pestycydami i tak dalej, natomiast jakieś tam biologiczne bakterie i wirusy mogą się w nim znajdować, także na pewno spożywanie tego czegoś tylko na własną odpowiedzialność. Teren się mocno zmienia. Jak widać, cała roślinność śpi pod koniec grudnia.